Efekt kuli śnieżnej jest procesem, który rozpoczynając się na małą skalę, stopniowo się rozrasta i rośnie coraz bardziej na sile. W dzisiejszym wideo chciałbym opowiedzieć Wam o tym, jak ten proces działa w życiu każdego człowieka, zarówno na plus, jak i na minus, i jak możecie wykorzystać go do osiągnięcia własnych celów w dowolnej dziedzinie życia. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Każde nasze działanie, które wykonujemy lub którego zaniechamy, ma swoje konsekwencje w przyszłości. To zdanie, z którym zgodzi się chyba każdy z nas, jest niezwykle istotne. Nasze codzienne decyzje przekładają się na to, jak żyjemy, kim jesteśmy i co osiągamy. Codzienne, błahe na pierwszy rzut oka działania, rozciągnięte w czasie, potrafią przybrać zaskakujące efekty. Bo czy przejście 1000 kroków dziennie jest rzeczą trudną? To zaledwie 500 metrów. Te 500 metrów to jednak 40 do 50 kalorii. Aby zrzucić 1 kg masy naszego ciała, potrzeba spalić około 8000 kalorii. Gdyby codziennie przechodzić te 500 metrów, można by spalić w rok 14600 kalorii, a to daje nam 1,8 kg mniej w skali roku. Po 10 latach takiego chodzenia mamy 18 kg mniej. Kolejny przykład. Gdybyś codziennie przeczytał 2 strony książki, mógłbyś w skali roku przeczytać 730 stron, czyli jakieś 3-4 książki o dowolnej tematyce. A na tę aktywność poświęciłbyś zaledwie 5 minut swojego czasu w trakcie doby. Poświęcając jednak godzinę dziennie na naukę dowolnej umiejętności, stałbyś się ekspertem w ogromnej ilości dziedzin życia w 3 do 5 lat. Oto jedynie kilka przykładów efektu kuli śnieżnej, który jest jednym z najbardziej niedocenianych i zarazem najbardziej niezwykłych zjawisk, jakie możemy zaobserwować na świecie. Aktywność, która przypomina kulkę śniegu toczącą się z góry, najpierw jest praktycznie niezauważalna. Wraz jednak z upływem czasu, kulka śniegu staje się coraz większa i cięższa, aby w końcu stać się ogromną kulą śniegu ważącą wiele kilogramów. Tak właśnie działa efekt kuli śnieżnej. Powolne, drobne, konsekwentne działania, które powtarzane z mozołem dzień po dniu, zmieniają nasze życie niczym kropla drążąca dziurę w skale. Minuta po minucie, dzień po dniu. Dzisiejszy świat jednak odrzuca tą potężną zasadę i stara się nam wmówić, że wszystko można mieć tu i teraz. Nie potrzeba czasu na zmiany. Można na skróty przejść przez wyrzeczenia i ból, osiągając to, czego pragniemy. Ułuda tego stwierdzenia przyciąga miliony ludzi w przeróżnych dziedzinach życia. Jedni chcą szybko schudnąć, łykając różnego rodzaju preparaty. Inni wskakują na cudowne diety, które mają pomóc im zrzucić 10 kg w tydzień. Jeszcze inni poszukują łatwego zarobku, czy to w internecie, czy w życiu realnym, licząc na to, że zarobić się da szybko, łatwo i przyjemnie. Niektórzy chcą z dnia na dzień zmienić swoje życie, jeszcze inni chcą z dnia na dzień zmienić swoje życie czy zachowanie, stając się innymi ludźmi. Wszystkie te osoby łączy jedno – odrzucenie idei zmian i efektu kuli śnieżnej. Cóż się jednak dziwić, skoro dzisiejszy świat karmi nas właśnie historiami spektakularnych sukcesów i szybkich przemian. Na portalach internetowych próżno szukać historii osób, które mozolnie i z trudem osiągały sukces drobnymi kroczkami. Mnóstwo jest natomiast opisów szybkich i efektownych zmian. Ktoś wygrał wielką wygraną na loterii, ktoś inny zarobił miliony na giełdzie, jeszcze ktoś inny schudł 100 kg w rok. Tego typu tytuły czyta się chętnie, nikt jednak nie wspomina o tym, że tego typu historie zdarzają się naprawdę rzadko. Inną rzeczą są osoby, które chcą postąpić podobnie i ponoszą spektakularną porażkę. Małe kroki, małe zmiany, konsekwencje działania, wiara granicząca z pewnością, że efekt z czasem przyjdzie. Oto filary efektu kuli śnieżnej. Innym jednak aspektem tej strategii są nieprzewidziane wydarzenia, które często towarzyszą naszym staraniom. Ktoś postanawia sobie chodzić codziennie te 1000 kroków. Z czasem jednak postanawia również odmawiać sobie słodkiego. Po jakimś czasie stwierdza, że może chodzić więcej i zdrowiej się odżywiać, spalając tym samym coraz więcej kalorii i chudnąć coraz szybciej. Ktoś, kto zaczyna czytać 2 strony dziennie, stwierdza z czasem, że przecież można przeczytać 3 lub 4 strony i zwiększa diametralnie ilość przeczytanych lektur na przestrzeni roku. I tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie jednak, efekt kuli śnieżnej działa w 2 strony. I tak samo, jak możemy wzrastać, tak samo możemy i karłowacieć.
Najlepiej widać to na ludziach, którzy potocznie nazywani są żulami czy też kloszardami. Na nich również zadziałał efekt kuli śnieżnej. Nie stali się oni od razu takimi, jakich ich widzimy. Zaczęli powoli i z dnia na dzień ich kula śniegu toczyła się coraz szybciej i szybciej. Ja sam również jestem, można by powiedzieć, ofiarą efektu kuli śnieżnej. Kiedy to lata temu jeszcze, jako nastolatek, zaczynałem interesować się zarabianiem w sieci. To pokierowało mnie do zdobywania wiedzy i rozpoczęcia swojej przygody w internecie. Kolejne kroki kierowały mnie dalej i dalej. Zaczynałem najpierw budować strony internetowe z pomocą innych, po to, by po jakimś czasie budować je już samodzielnie. Dzięki temu mogę teraz tworzyć projekty dla innych osób, które się do mnie zgłaszają. Założyłem również kanał na YouTubie, który z czasem rozrósł się i pozwolił mi zbudować kolejne źródło dochodu. To z kolei pociągnęło potrzebę stworzenia kursów online i e-booków mojego autorstwa, które również pomagają mi zarabiać pieniądze w sieci. Do dnia dzisiejszego otrzymuję również pieniądze z projektów, które stworzyłem dawno temu, a które stały się moim pasywnym dochodem. Nie mówię tego tutaj, aby się chwalić. Kto ogląda kanał regularnie, ten wie, że tego nie robię. Chcę jednak pokazać Wam, że efekt kuli śnieżnej działa. Gdybym lata temu nie rozpoczął swojej edukacji, dziś nie posiadałbym tego wszystkiego. A zaczęło się od malutkich kroków, które stawiałem codziennie, dzień za dniem. Dlatego tak ważnym jest zrozumienie tej prostej, ale zarazem szalenie trudnej rzeczy. Na zmiany potrzeba czasu. Nasi dziadkowie wiedzieli o tym bardzo dobrze. Żyjąc w świecie bez internetu, w którym czas płynął zupełnie inaczej, było im dużo łatwiej to zrozumieć. My jednak potrzebujemy mocniejszego impulsu do zrozumienia tej materii. Potrzeba nam codziennie przypominać sobie, o co walczymy i kim chcemy się stać. Tylko wtedy będziemy wiedzieć, że ścieżka, po której się poruszamy, chociaż długa i kręta, prowadzi nas do miejsca, w którym staniemy się lepszymi ludźmi. Już dziś zachęcam każdego, kto ogląda ten film, do wyznaczenia sobie swoich celów, do których chce dojść, nieważne jaki to będzie cel. Następnie zapraszam każdego z Was do rozpoczęcia powolnego procesu dążenia do zmian. Niech nie będzie to coś wielkiego, coś, co nie zniechęci Cię do działania i rozpoczęcia swojej przemiany. Wiele osób gubi się właśnie w tym momencie, na początku swojej drogi. Ruszają oni z impetem, tak jak tysiące osób, które składają sobie postanowienia noworoczne. Pierwsze kilka dni walczą z całych sił o zmiany w swoim życiu, po to tylko, by po około 2 tygodniach wrócić do miejsca, z którego startowali, z tą różnicą, że teraz są zdruzgotani swoją szybką porażką. Inni wręcz przeciwnie, ruszają powoli. Niestety, nie widząc efektów, porzucają swój plan i również zaprzestają zmian w swoim życiu. Ty postępuj inaczej. Konsekwentnie realizuj swój plan małymi kroczkami i wyrób w sobie nowe nawyki. Codziennie rano przypominaj sobie tą malutką kulkę śniegu, która toczy się w dół ze zbocza i codziennie staje się coraz większa i cięższa. Nie zapominaj, o co walczysz i co jest dla Ciebie ważne, i walcz codziennie. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że koncepcja efektu kuli śnieżnej przypadła Wam do gustu i czegoś Was nauczyła. Jestem ciekaw, czy ta teoria sprawdziła się już w Waszym życiu. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz o treści efekt kuli śnieżnej pod tym materiałem. Zapraszam Was również do lajkowania, komentowania i udostępniania tego materiału swoim znajomym. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.